Cześć, witajcie, jestem Matus i witam Was w kolejnym odcinku z serii To i Owo. Z tego powodu, że jest to pierwszy film w tym nowym roku, to chciałbym Wam życzyć, aby ten rok był jeszcze lepszy niż ten poprzedni. Po prostu szczęśliwego nowego roku. Założyłem również grupę na Facebooku Kuraki Matusa, więc dołączcie do mojego kurnika. Nie przedłużając, przejdźmy jednak do przeglądu skinów, a pierwszym z nich będzie skin do M4A1S z dobrze Wam jednak znanej serii Redline. M4A1S Redline. Tego skina akurat nie stworzył ten sam twórca co AK i AWP, jednak skin nie odstaje od jego poprzedników. Bardzo podobają mi się karbonowe elementy w tym skinie. Mi osobiście bardzo podobają się skiny z tej serii Redline, ta M4 również od nich nie odstaje, więc skin jest na duży plus. Następny skin jest jednak do Deagle'a. Desert Eagle Sakura. Skin w stylu japońskim o kolorystyce czarno-biało-czerwonej. Fajnie, by on pasował w zestawie z tą M4, którą Wam wcześniej pokazywałem. Jest to chyba moja ulubiona kolorystyka skinów, więc jak się pewnie domyślacie, mi się bardzo podoba i daję pod nim oczywiście łapkę w górę. A Wy możecie dać łapkę pod filmem. Przyszła jednak pora na gadżety, a pierwszym z nich będzie często widziany przez Was w tej serii Brelok. Tym razem jest on jednak w trochę innej formie niż zawsze, co Wam pokazywałem, nie żaden pendrive i tak dalej. Jest to, można powiedzieć, taki obrotowy żeton. Sami możecie tu zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Ja lubię mieć ciężkie klucze, że jak mam je w kieszeni, to dobrze czuję, że je mam przy sobie. Więc jeśli coś takiego by ważyło trochę, to z pewnością bym to nosił. Dobre, co? Napiszcie, czy wy byście nosili przy kluczach taki brelok. Drugi gadżet i tu można się zastanowić, czy jest to gadżet, ale uznajmy, że jest to gadżet, ponieważ był on w tej samej zakładce na warsztacie Steam. Więc raz na jakiś czas będą się pojawiały tego typu rzeczy, czy jakieś wzory na koszulki, ale sami zobaczcie, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jest to plakat przedstawiający terrorystę w płomieniach trzymającego C4 w ręce. Nad tym C4 jest chyba w ogóle głowa antyterrorysty. Dużo się tam dzieje, ale jest to naprawdę zrobione w takiej fajnej, czystej formie, która bardzo ładnie wygląda. Można to sobie ustawić, nie wiem, na tapetę, na pulpit nawet. Niekoniecznie jako plakat, bo plakat jest bardziej taki podłużny. Chyba, że to, nie wiem, jakaś fototapeta, ale kto by dawał sobie terrorystę na ścianę? Chyba nikt. Ale grafika sama w sobie mi się podoba, więc ją postanowiłem tutaj umieścić. Dajcie znać, czy Wam się podoba, żebym coś takiego, takie grafiki różne dodawał. Będzie to w zakładce właśnie gadżetów. Tak się umówmy. Przejdźmy teraz jednak do wyzwania dla widza. Tak więc jest dzisiaj ze mną Kalinored. Witam wszystkich. A wyzwaniem dla Ciebie mam takie, słuchaj. W ciągu 60 sekund na mapie Dekesh musisz wskoczyć na 4 lampy na BSA, a później jak już wskoczysz na te lampy, musisz jeszcze wskoczyć na Ninja, na te skrzynie. Wiesz, o które chodzi? Około, obok maina. A, wiem. Wiesz, które, tak? I lampy też, tak, wszystko ogarniasz, tak? Tak. Dobra. No to masz na to 60 sekund, dwie próby, jeśli wygrasz, to dostajesz, jeśli uda Ci się to wykonać, to wygrywasz AK-47 Glisty Front w stanie przetestowanym w boju, a jak nie, to jakoś tam spraya takiego dostaniesz na pocieszenie, czy coś takiego. Dobra, zawsze jesteś gotowy? Gotowy. Dobra, to ja Ci mówię, uwaga, 3, 4, lecisz. Na spokojnie. Sekund ci zostało. Chyba ci nie zdążysz. To nowa? No, już nie zdążysz raczej. Dobra, no to 3, 4, lecisz. We'll be right back.
kurczę. Ostatnia próba, dawaj. O! Stary, bliziutko było. Kurczę. No niestety. Nie udało się. Ale jakąś nagrodę pocieszenia się ogarnie, fajną myślę. No, fajnie będzie. No, dobra, to dzięki za wzięcie udziału. No niestety nie pykło. No też dzięki. No niestety nie udało się wykonać tego zadania, jednak z tego powodu, że Kalinorod był bardzo blisko wykonania zadania, to nagrodę pocieszenia, jaką dostanie, będzie to USP rozrost w stanie przetestowanym w boju. Kosztuje ono jakieś 4 euro, więc myślę, że jest to naprawdę spoko cena. Taka połowa głównej nagrody, którą miał dostać, by naprawdę malutko brakło. No tam spadł z tych drzwi. No i niestety się nie udało. Tak więc to na tyle. Zostawcie łapkę w górę pod filmem, jeśli się Wam spodobał. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to teraz, aby nie ominąć żadnych innych filmów z tej serii, nie tylko. Oraz dołączajcie do grupy Kuraków Matusa, bo naprawdę wydaje mi się, że warto. To na tyle. Trzymajcie się i cześć!